Jestem na węźle Brzęczkowice z autostrady A4, jadąc od Wrocławia. Zjeżdżam na drogę S1 w kierunku Łodzi. Tutaj obecnie remontowany jest wiadukt nad autostradą w ciągu drogi S1. Jak widzimy tutaj na tabliczce pod znakiem ustąp pierwszeństwa, będziemy mieli znak stop, czyli nie wjedziemy swoim pasem bezkolizyjnie na ekspresówkę, tak jak to było dotychczas. Będziemy musieli przed wjazdem na nią zatrzymać się. Stąd też tak właśnie ta kolejka powolutku tutaj się toczy. Skoro każdy pojazd ma obowiązek się zatrzymać, dlatego też tak to na tą chwilę wygląda. W normalnych warunkach oczywiście tego zatrzymania tutaj nie było, a mimo wszystko także zdarzały się momenty, że również węzeł był zakorkowany. Jak już widzimy, jest to stop wraz z nakazem skrętu w prawo. Zatrzymujemy się w miejscu, w którym wyznacza nam to linia zatrzymania. Upewniam się o możliwości jazdy. Mam wolną drogę, wobec czego wyjeżdżam. Jak widzimy, te pasy są od siebie rozdzielone barierką. Drugi pas w kierunku Łodzi jedzie po jezdni normalnie przeznaczonej do jazdy w kierunku Bielska. Oczywiście stosujemy się do żółtego oznakowania, przypominam. Tutaj mamy zjazd w kierunku Wrocławia, ograniczenie do 60 km na godzinę. I jak widać, także dla jadących od Krakowa również jest znak stop. Ponownie ograniczenie do 60.